Witam Was serdecznie w kolejnej realizacji. Dzisiaj trochę świątecznie. Zrobimy dzisiaj stolik, który będzie służył jako stolik pod księgę do kościoła. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, czy to w ogóle ma jakąś nazwę, ale spróbujemy to zrobić. Ten projekt od już dłuższego czasu jest w moich myślach. Dłuższy czas mam na myśli kilka lat. Także dzisiaj spróbujemy to zrobić. Zapraszam na film. Spróbuję narysować, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że uda mi się coś tutaj sklecić. Może tak, na początek, gdzie ta księga, po co i tak dalej. W Norwegii jest taka tradycja, że kiedy przychodzi się do kościoła, wpisuje się w księgę. Każdy gość wpisuje się w księgę przed wejściem do kościoła, jakby w holu. I w tym kościele, do którego to dostarczymy, jest obskurny po prostu stolik, przypomina czasy komuny i tragedia. Pierwszy raz, kiedy go zobaczyłem, chciałem go wymienić, chciałem zrobić też prezent dla tego kościoła, ponieważ jesteśmy trochę jakby wdzięczni temu kościołowi, tym ludziom, którzy nas tam powitali i przyjęli nas do wspólnego grona. Także to jest taka wizja, tak? Ja mówię, nie wiem, jak to się nazywa, nawet nie będę szukał. Nie wydaje mi się, żeby to było istotne. Dobra, rysujemy. Stolik. Może najpierw rzut z góry. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Ja tylko tak odręcznie narysuję, co mam, powiedzmy, na myśli. Stolik. Aha, bo to będzie dąb i brzoza prawdopodobnie. 60 na 60. Tutaj będzie sobie leżała ta księga. Tak. Jakieś miejsce, jeszcze nie wiem, jakieś miejsce na długopis musi być. Nie wiem, czy tu, czy gdziekolwiek. Dobra, i to jest jakby rzut z góry. Jeżeli chodzi o format tego, jak to będzie wyglądało, jak to drewno będzie łączone, tego jeszcze nie wiem. Za chwilę podejrzewam, że się przekonam. I teraz rzut z boku będzie to wyglądało. No i właśnie, tutaj te nogi. Nie wiem, jak to wykonać, żeby po prostu. No to też było w jakimś stopniu bezpieczne, żeby ludzie się nie potykali o to, żeby to się nie przewracało i tak dalej. Także nie wiem, no. Wydawało mi się, że jedna noga byłaby super i chyba tak też to zrobię. Powiedzmy, że to by była ta noga. Coś w tym rodzaju i tutaj jakieś kilka kształtów. Nie wiem, nie potrafię tego narysować. To wykonam na tokarce. To. Tutaj będzie jakby taka imitacja grubego blatu dębowego. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy to widzicie. No ale nieważne, będziecie obserwować, jak będę to wykonywał. Dobra, koniec gadania. Idę szykować materiał i jedziemy z rozcinaniem i sklejeniem. Ponieważ na klejonkę będę musiał czekać. Także muszę to zrobić jak najszybciej, a mam czas tylko dzisiaj. Jedziemy.
Dobra, słuchajcie, zmieniłem trochę plan na troszkę prostszy. Dociąłem cały materiał, przestrugałem, wszystko przygotowałem. I teraz powiem, co tutaj wymyśliłem. Mam takie pudełko niedokończone, to miał być inny projekt, ale się nie doczekał końcowej realizacji. I pomyślałem, że go tutaj wykorzystam. On już jest praktycznie gotowy, wymaga trochę dopieszczenia, ale to są detale. Nie wiem, jak wam to pokazać. To będzie noga, to będzie podstawa, ta szafka będzie, ta skrzyneczka będzie podstawą pod blatem. Blat jednak zostawiam gruby na 40, tu wyszło 48 mm. Do tego też taka gruba podstawa stopy samej nogi. I noga będzie rozchylona, cały blat będzie pochylony lekko. Nie wiem, ile tutaj stopni mi wyszło w tej chwili, ale około 10 podejrzewam. Także teraz ukośnica, docinam te kąty na jednej nodze, bo, ponieważ jedna będzie prosto. I biorę się za klejenie, bo to mi najwięcej czasu zajmie. Trochę czasu też zajęło przygotowanie tego całego materiału. Dobra, nie gadam, biorę się za docinanie i klejenie. Jak widzieliście, wyfrezowałem domino otwory. Użyję takich dużych, dosyć największych kołków domino, 14 na 140 i 100 na 14. I teraz przystąpię do klejenia. Najpierw zrobię jedną część, potem drugą, przestrugam i te dwie części złączę, ponieważ to mi nie wejdzie do strugarki. Także biorę się za to, nie gadam, bo czas leci. Dobra, słuchajcie, klejonka wyschła, tak mi się wydaje, no była tutaj kilka godzin. Tą mniejszą zostawiam jeszcze w ściskach, tą lekko wyczyszczę i idziemy na strugarkę. Dobra, teraz jeszcze raz domino, połączę to, sklejam
I lecimy dalej. Jeszcze ciasteczko. I tak to pozostawiam do wyschnięcia, gdzieś przy grzejniku. Lecę do domu, coś pomóc żonie i wracam jak to zwiążę. Blat mam przeszlifowany, wszystko super wygląda, nogi też przeszlifowałem, załamałem wszystkie krawędzie, tą podstawę też. Takim oto frezem zrobię naokoło delikatną fazę, nie wiem jak to będzie wyglądać przy takiej grubości, mam nadzieję, że fajnie i trochę zbiorę też od spodu. Dobra, teraz przenosimy się na pilarkę formatową, żeby wyrównać te dwie krawędzie i przechodzimy na frezarkę.
Dobra, słuchajcie, blaty mam gotowe, wszystko mam przygotowane, czas na montaż. Nogi przykręcę i przykleję do tej spodniej części. Już sobie to wytrasowałem mniej więcej, dlatego trochę czasu to zajęło, ponieważ no to jest wszystko takie pływające, że tak powiem. Nie ma tego jak złapać, żeby sprawdzić, czy to będzie dobrze wyglądać. No ale nic, zobaczymy na koniec. Jedziemy najpierw z otworami pod wkręty. We'll be right back.
Ho, 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 jak to mówią starożytni Grecy. A na poważnie, temat zakończony. Mam nadzieję, że z sukcesem. Wiele rzeczy się zmieniło i tutaj parę słów podsumowania przydałoby się. Dlaczego taka noga, a nie inna? Dlatego, że jeżeli chciałbym zrobić taką nogę, jaką planowałem, potrzebowałbym minimum jednej doby na to, żeby skleić materiał, żeby on wysechł. No niestety, tego czasu nie miałem i nie mam. Dlatego taka noga. Ta skrzynka z innego projektu, nie wiem, no, wydaje mi się, że się wpasowała. Co dalej? Wymiary trochę się zmieniły. Trochę stwierdziłem, że skrócę tutaj ten wymiar ze względu na to, że no, trochę za duże, za toporne by to było. Czysta improwizacja. Jest godzina 5:30 nad ranem, także zostało mi 2-3 godziny snu i lecę do kościoła z tym przed wszystkimi, żeby zdążyć. Co dalej? Nie wiem, no wydaje mi się, że fajny prezent, taki, którego się nikt nie spodziewał tak naprawdę. No dobra, słuchajcie, zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w następnych realizacjach w przyszłym roku. Cześć!